Witam wszystkich. W paczce od Agnieszki Sulejówek dostałem między innymi dwie wkrętarki. Sprawdzałem, baterie są całkiem padnięte. No, baterii się nie opłaca naprawiać, bo to są jeszcze starego typu niklowo-kadmowe, także przeróbka baterii i zasilacz, no nie opłacałoby się tego naprawiać. Ale sprawdziłem tak samo wkrętarki. Obie działają. Ta działa, ale niestety śmierdzi z niej silnika podczas działania. Także najprawdopodobniej już gdzieś jest no, silnik przypalony. Ta działa, ta jest w pełni sprawna. Także tą wkrętareczkę zostawiam na razie u siebie. O co mi chodzi dalej? Witka napisała do mnie, że jakbym miał jakieś właśnie taką wkrętarkę, bo widziała na filmie, że jakby była zepsuta, że jakbym miał po prostu, chciałbym dać po prostu jej na rozbiórkę, no to ona bardzo chętnie by przyjęła. Także ta wkrętareczka leci do Witki. Niech rozkręca. Tylko taka sprawa, no kurczę, jedną wkrętarkę wysyłać, no to nie opłaca się nawet, bo wysyłka droższa. Także mam jeszcze jedną wkrętareczkę. Te są padnięte. Także jest i druga. No ale dwie też jest bez sensu wysyłać. Także są jeszcze dwie. Także razem cztery wkrętarki polecą. Do Witki. Jak lubi takie rzeczy rozkręcać, no to będzie miała zabawę. Niestety do żadnej z nich nie mam ładowarki, bo to też kiedyś tam od kogoś dostałem, już leżało długi, długi czas u mnie. Także lecą same wkrętareczki i jeszcze dwie baterie mam do tego. Co z tych baterii wydobędzie Witka? No to może akurat coś wydobędzie, a jak nie, no to wiadomo. Cztery wkrętarki lecą dalej, między innymi ta od Agnieszki Sulejówek. Bo tak się ugadaliśmy z Agnieszką, że jak ja nie wykorzystam, a będę chciał komuś po prostu wysłać, żeby ktoś sobie naprawił albo na rozbiórkę, no to nie ma problemu. Także leci wszystko do Witki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Do widzenia.